A witamy, witamy Crypto Bros z tej strony. Polkadot jest jednym z najstarszych blockchainów. Polkadot jest jednym z najbardziej, że tak powiem, żenujących tokenów, ponieważ jest długo, a za dużo się na nim nie działo w ostatnim rynku byka. Takie tokeny jak Solana, takie tokeny jak Luna zebrały całą scenę zeszłego rynku byka. No więc co jest grane? Wiemy, że Polkadot ma jeden z najbardziej aktywnych ekosystemów, jeśli chodzi o deweloperów, czyli o programistów. Wiemy, że pracuje tam grono inżynierów, ale pracują wolno. Produkty wychodzą powoli. Oczywiście nie tak wolno jak na Cardano, ale mimo wszystko trwa to strasznie długo. Same te aukcje crowdloans również niezbyt trafiły z czasem, jeśli chodzi o ostatni rynek byka i też za dużo z nich nie wyszło. Ale jeżeli przyjrzymy się Polkadot, to może nie za szybko, ale cały czas lista aplikacji i miliony dolarów zamknięte w protokołach rosną. Można tutaj wspomnieć poza DeFi ciekawe metaversy, które powstają na Kusamie. Na przykład Engine otwiera swój własny protokół na właśnie Polkadot. W tym momencie zapomniałem nazwę. Affinity chyba, coś takiego. Właśnie otwierają na blockchainie Polkadot. Także jest grono tutaj inżynierów, którzy pracują. Ale my potrzebujemy czegoś namacalnego. Musimy wybrać te najważniejsze i najlepsze protokoły, które już w tym momencie coś nam oferują. I tutaj właśnie to, co widzicie, jest według nas jednym z najciekawszych tutaj protokołów, jedną z ciekawszych opcji. Jest to właśnie opcja Parallel Finance. Mają bardzo szeroki zakres działań, jeśli chodzi o DeFi. Po pierwsze, można dzięki nim brać udział bezpośrednio i szybko w aukcjach, które cały czas się dzieją na Polkadot. I to dla Kusamy i dla Polkadot. I dostaniemy w ten sposób dodatkowe tokeny Para. Jest już token Para na CoinGecko. Teraz wystarczy wpisać Parallel i będziecie widzieli, jaka jest wycena. Zresztą zaraz zobaczymy. I oprócz tego, że ułatwiają nam oni cały ten proces aukcji, mamy tutaj również DEX. Tutaj macie wciśnięcie swap. Mamy rynek finansowy, czyli pożyczki. Mamy farmy, mamy crosschain, czyli oczywiście polkadotowy crosschain. Pewnie to Ethereum też będzie kiedyś, nawet nie sprawdzałem. Mamy stake'owanie i właśnie mamy crowdloan. I jak zobaczymy, zamknięte jest tutaj ponad 315 milionów dolarów w tym momencie. Większość tego to będzie oczywiście zamknięty Polkadot na aukcję. Ale i w tym małym DeFi zaczyna coś się dziać. Jeśli zobaczymy tutaj na CoinGecko szybko, po ile ten paralel jest wyceniany, wiemy, że 315 jest zamknięty. Za centika 30 jest ten token i nie ma market capu. Ciężko stwierdzić, więc. Ale chyba bilion tokenów jest, także. To byłby kilkanaście milionów może market cap. Pamiętam, że kiedyś się spytałem na ich forum. Chyba jest bilion tokenów, tak? Czyli bilion tokenów, później mamy 100 milionów, 10 milionów, czyli 13 milionów jest wyceniany. No musielibyście potwierdzić tutaj ze źródłami. Drugi taki, oczywiście ważny protokół z 273 milionami zamkniętymi już w protokole, również to będzie Polkadot, oznacza część, jest Akala. I Akala, jeśli będzie działać, o, no tutaj nie podłączymy się niestety, ale ma również pożyczki. Oprócz tego ma stablecoin, jak tutaj widzicie, Mint AUSD. Akala miała problemy z tym AUSD, bo ktoś tam coś źle zrobił, ale wiadomo, wszystko jest tu dopiero budowane.
ktoś mógł sobie chyba tutaj zmintować ile tylko chciał tych dolarów, więc był jakiś bug, chyba to już naprawili, bo wiem, że wstrzymali tą całą sieć, żeby to naprawić. Mamy też Liquid Staking, mamy DEX, mamy most, czyli bardzo podobne zastosowania. Nie mają tych crowdloan jednak, no ale mają za to stablecoin. To według nas byłaby aplikacja numer 2. Dalej. Żeby znaleźć kilka następnych aplikacji, to oczywiście musimy teraz zobaczyć na platformy smart kontraktowe. Dwie główne platformy smart kontraktowe na Polkadot to jest oczywiście Moonbeam, Moonriver na Kusamie oraz Astar. I jakaś tam inna nazwa na Kusamie, już zapomniałem. Skupimy się na Polkadocie. No i zobaczmy. Moonbeam. Ma 90 milionów zamknięte. I dwie główne aplikacje typowo na Moonbeam to jest właśnie Moonwell Artemis, o którym wspomnieliśmy kiedyś tam w naszym filmie, oraz Stella Swap, czyli DEX, czyli pożyczki DEX. Z tym, że pożyczki mają ponad dwa razy więcej zamknięte. Zobaczmy. Stella i Moonwell, jakie to są wyceny. Stella Swap w tym momencie wyceniana jest, uwaga, niecałe 2 miliony. Niecałe 2 miliony wyceniane, a ma 20 parę milionów zamkniętych. Jest to główny DEX na Moonbeam. Czyli przy założeniu, że Polkadot w końcu się obudzi, powiedzmy w następnym rynku byka, to smart kontrakty, no będzie ich coraz więcej, będą używane, no to główny DEX powinien też być bardziej używany, a za 2 miliony to jest coś, na co można się pokusić. Pełni upłyniona, fully diluted valuation to jest niecałe 60 milionów. Ok, ciekawe. Ale jest jeszcze ciekawsze chyba to Well. Ponieważ jest wyceniane, uwaga, a nie, podobnie. 2,1, ale fully diluted jest za to połowa mniejsza, tylko 32 miliony. Czyli w tym momencie mamy takie perełki, które są niesamowicie tanie, a które mają sens, no bo jeśli popatrzymy na Ethereum, no to główne aplikacje na Ethereum to są właśnie, jest DEX, Uniswap i są pożyczki, jeszcze Compound i Aave. A więc odbijając to lustrzanie w ekosystem Polkadot, no również wydaje nam się, że to były, nie to, że mają najwięcej dolarów zamkniętych w tym momencie, no to jest to jakiś taki prosty, na chłopski rozum, strzał w te dwie aplikacje. Również zobaczmy na Astar. Astar, czyli druga platforma smart kontraktów. No i tutaj mamy jakieś ArtSwap jako główny DEX i Algem. Algem i ArtSwap. I tutaj widzimy ArtSwap jest. 1/3 centa. Też nie ma niestety market capu. Albo nie wiedzą ile jest, ale fully diluted możemy sobie policzyć, że tutaj będzie miliard 100 milionów. Albo nie możemy sobie policzyć, zaraz policzmy. 2 zera odjąć od miliarda to jest 100 milionów. 10 milionów, 1/3 10, to jest około 30 milionów. Około 30 milionów, a jest tutaj 3 miliony, no właśnie, fully diluted valuation 3,5 miliona. Fully diluted valuation 3,5 miliona. To jest naprawdę tanie. A kolejny token to było Algem, ale nie ma chyba tokenu. No Algem byście musieli poszperać, bo nie widzę, żeby był na DeFi Lamie. Ale popatrzcie, dwie główne platformy smart kontraktów na Polkadot i patrzcie, jak mało wyceniane w tym momencie. Po to są właśnie rynki niedźwiedzia, żeby złapać te perełki. Dawajcie, działajcie, bo jest jeszcze czas. Pozdro!